remont opery, przeprowadzić, jak to wtedy powiedziałem, raz, a dobrze. Zwiększyliśmy poziom finansowania tej inwestycji do 68 milionów złotych. Tym samym po Filharmonii Szczecińskiej to największa inwestycja o charakterze kulturalnym w naszym regionie. Mam nadzieję, że wraz z zawartą dziś umową, czy w ślad za zawartą dziś umową, za 2 lata zbudujemy nową wartość wokół opery. Będzie to niewątpliwie nowa wartość dla tych wszystkich, którzy ten szczególny teatr muzyczny sobie upodobali, dla wszystkich miłośników, wielbicieli opery, ale niewątpliwie będzie to również nowa wartość dla artystów, dla osób, które na co dzień pracują w operze. Mam nadzieję, że to pozwoli nam w tej perspektywie kilku lat spowodować, że opera na zamku, opera szczególna, no, nie mająca właśnie odrębnej siedziby, ale mająca tak szczególne miejsce za swoją siedzibę, będzie widocznym punktem na mapie kulturalnej Polski.